Wypoczynek latem nad wodą dla niektórych, szczególnie tych bardziej aktywnych, może być naprawdę utrapieniem. Ale wcale nie musi, bo można choćby na wrocławskich Gliniankach porzucić koc i towarzystwo i przyjść tutaj popływać na wakeboardzie. Co to jest i z czym to się je, zaraz się przekonacie. Ja Wam tego pokazywać dzisiaj nie będę, bo w tym outficie to nie za bardzo. Mam swojego pomocnika, zamieniamy się rolami. I dzisiaj to Przemek. Ja Cię kręcę, a Ty pokazujesz. Wakeboarding to tak naprawdę snowboard na wodzie. Do uprawiania jakby wake'a jest potrzebny wyciąg albo motorówka. My we Wrocławiu akurat mamy wyciąg dwusłupowy, dzięki któremu można uprawiać ten sport. Tak naprawdę chodzi głównie o przemieszczanie się na tafli wody na desce. Można wykonywać różnego rodzaju ewolucje z wody na przeszkodach. Trzeba mieć umiejętność pływania w pław. To jest jakby kluczowe, no bo jesteśmy na zbiorniku wodnym, więc mamy kamizelki, mamy kaski, mamy pianki, mamy deski. To wszystko jest jakby wyporne, ale umiejętność pływania w pław jest jakby obowiązkowa. Zaczynamy od takiej teorii wprowadzenia na sucho. Następnie wchodzimy do wody. Cały czas na miejscu jest instruktor, który mówi, podpowiada, doradza, jak najlepiej to zrobić, żeby jak najmniej tracić siły, żeby jak najlepiej pływać. Myślę, że po 15-30 minutach już średnio wysportowana osoba sobie poradzi. Koszt takiego slotu, jak my na to mówimy, 15-minutowego, to jest 60 zł. I tak naprawdę te 15 minut to może brzmi, że to jest krótko, ale uwierzcie mi, że dla osób początkujących to naprawdę jest spory wysiłek.